Pani Marta Wielgus Piotrowska, dyrektor do spraw rozwoju HiucTech oraz opiekun startupów Samsung Inkubator do dzisiejszego gość akademickiego kwadransa przedsiębiorczości. witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Witam pani Marto. Pani Marto, mamy dwa dwie podstawowe kwestie do, do omówienia w trakcie dzisiejszej rozmowy. To są sprawy związane z inkubatorami przedsiębiorczości. Chciałabym, żeby nam Pani przedstawiła, czym są inkubatory, do czego służą, jaka jest główna idea w powoływaniu tego typu przedsięwzięć. I druga kwestia to są startupy, bo tutaj pani jest specjalistką od startupów. Ale może zaczniemy od inkubatorów. Pani między innymi współpracuje z Samsung i Inkubator. To jest nowe przedsięwzięcie na terenie Lublina. Samsung jest tutaj od lutego. Zespół, który opiekuje się startupami, czyli specjalistów, ekspertów, doradców, jest stworzone od kwietnia, więc jesteśmy takim młodym tworem. Mam nadzieję, że już udało nam się otworzyć taką przestrzeń otwartą na wiedzę coraz więcej studentów do nas przychodzi, coraz więcej przedsiębiorców z różnymi problemami i to z natury takiej technicznej, specjalistycznej wiedzy, jak i biznesowej. I to też jest dla nas bardzo dobrze, bo już nawet się nie dzwonią, nie pytają, kiedy mogą przyjść, tylko po prostu przychodzą. I to jest dla nas właśnie takie, taki pierwszy sygnał na to, że ten Samsung Inkubator rzeczywiście jest i działa. I zaistniał w świadomości lokalnych, bo to chyba przede wszystkim tak, lokalnych tak. przedsiębiorców, mhm. prawda? Chociaż przyjeżdżają też do nas startupowcy z Warszawy, co nas o dziwo, z Wrocławia, ostatnio też dzwonił do nas, że chciałby przyjechać i się troszeczkę porozmawiać odnośnie Samsung Inkubator i tutaj warunków. Także zaczynamy troszeczkę już działać i być w świadomości, tak jak Pani powiedziała, nie tylko lokalnej, ale też chyba już na Polskę Wschodnią. Mhm. A tak, nie, nie skupiając się na, konkretnie na Samsung Inkubator, ale chciałabym, pań, chciałabym prosić Panią, żeby Pani w ogóle wyjaśniła samo pojęcie inkubatora. Co to jest za twór, czemu służy i po co się do Was zgłaszają różnego rodzaju osoby, zarówno przedsiębiorcy, jak i, jak i studenci. No to e, musimy tak e, wziąć troszeczkę, e, podejść do tego tak jakby trochę globalnie, tak? Bo e, tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o programy inkubacyjne czy akceleracyjne i mam porównać. Wiedzę, na przykład biznesową, technologiczną i taką techniczną i połączyć to na przykład z zakresem terytorialnym, czyli na przykład Polska, Europa, Polska, świat jeszcze szerzej, to tutaj naprawdę nie, nie ma żadnych odchyleń. Jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o IT. Programistów mamy świetnych i o tym, to jest wiedza ogólna i wszyscy mówią, że Polacy są dobrzy. Mamy dobre ludzi i ekspertów z technologii, z robotyki, cyberbezpieczeństwa. Mamy też bardzo dobrych analityków biznesowych, takich, którzy pracują nad chmurami obliczeniowymi. To też jest bardzo dobrze. W naszym świecie, tutaj lubelskim, biotechnologia, medycyna tutaj wiedzie prym. I teraz ta nasza Polska porównując z Europą. Nie mamy tutaj żadnych, mamy dobrych ekspertów biznesowych ze światem, jeżeli na przykład możemy tutaj porównywać, nie wiem, Helsinki na przykład i Accelerator Sound, mają o tyle y, tą przewagę, że zaczęli trochę wcześniej niż my. Bo u nas to dopiero jesteśmy w początkowej fazie, jak startupowcy. Natomiast na przykład w Berlinie, jeżeli mówimy o akceleracji Axel Springer, tak, który połączył się właśnie tą korporacją medialną Axel Springer razem z akceleratorem na przykład Silent Valley, no to to wszystko działo się wcześniej. Wcześniej przed nami niż my zaczęliśmy. My tutaj dopiero rozkręcamy się. Mamy Samsung Inkubatory, mamy różne inkubatory przedsiębiorczości, mamy na przykład w Warszawie Campus Google, mamy Reaktor Łosso. To są naprawdę bardzo dobre. I teraz jeszcze jedno: mówimy o inkubatorach, czyli o programach inkubacji, ale też musimy mówić o akceleracjach, ponieważ te dwa łączą to. To mają do siebie, że łączą właśnie startupowców na, w początkowej fazie rozwoju. E, zaczynamy od inkubacji, później jest akceleracja tak? i mamy serię A. To są takie podziały związane na przykład ze środkami finansowymi, czyli zaczynamy inkubację i teraz inkubatory mogą dawać przestrzeń, czyli powierzchnię biurową, mogą dawać środki trwałe, czyli tutaj mówimy o jakichś komputerach, chmurach, e, z, czyli. E, Jakieś aplikacje mogą dawać całą aplikację, którą należy stworzyć razem z tym startupowcem, żeby powstał jego produkt. Dostęp do ekspertów, mentorów to są właśnie inkubatory. Czyli przychodzi do nas startupowiec, i ten startupowiec to jest młody człowiek, nie ma struktury, czy nie ma firmy, ma jakiś zespół kolegów, przyjaciół. Tak naprawdę wszystko, co wymyślają, to jest na ich słowo. U nas przychodząc, muszą założyć firmę, uczymy ich tej przedsiębiorczości, pracujemy nad jego modelem biznesowym, dostają biuro, dostają sprzęt, dostają dostęp do aplikacji różnego typu. No i dostęp do właśnie do tych mentorów, coaching, opiekunów takich jak ja ludzi. Okay. E... przychodzą do was, podejrzewam, najczęściej młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają swoją taką aktywność, jakby na rynku pracy i rozpoczynają swoją aktywność w tej sferze takiej biznesowej przedsiębiorczej, tak? Bo to przede wszystkim chyba taka. Kategoria. Przychodzą do nas młodzi ludzie, i rzeczywiście i oni są właśnie w takiej fazie e, przyjaciół, tak, oni dopiero zaczynają, ale Przychodzą też do nas ludzie, którzy już mają spółki, już mają jakieś doświadczenie, czasami jest tak, że prowadzą już ten startup, ale coś się zadziało, że nie wiem, rok temu na przykład mieli jakieś przychody, mieli jakiegoś klienta i naraz nie ma ani przychodów, ani nie pojawiają się nowi klienci, więc coś się zadziało i teraz musimy to zweryfikować, co takiego się stało, że on po prostu nie zarabia na siebie. A produkt ma na przykład na tyle innowacyjny, że powinno chwycić ten rynek. Mhm. Ale i jeszcze chciałabym na chwilkę wrócić do tego mojego wcześniejszej koncepcji pytania, bo przychodzą do Was młode osoby z pomysłem. Mhm. Tak? tak. Czy, I ja rozumiem, że jakby praca z taką osobą rozpoczyna się od momentu weryfikacji, czy ten pomysł, z którym przychodzą w ogóle jest dobrą ideą do tego, żeby na bazie tego otworzyć firmę, tak? Tak, ponieważ ogłaszamy takie konkursy, czyli oni, e, wszyscy pomysłodawcy, innowatorzy, startupowcy po prostu muszą wypełnić taki formularz, przedstawić nam swój pomysł, później jest taka pitch przed komisją, no i podejmujemy decyzję, czy zapraszamy dany startup do inkubacji, czy też nie. Jeżeli zapraszamy, no to zaczynamy po prostu z nim pracę tak jakby od podstaw, czyli pierwsze przedstawia nam projekt, my już analizujemy na jakim on jest etapie, czy to jest tylko pomysł, czy już ma pewną rzeczą zrobione, jakąś aplikację, czy jakąś maszynę, urządzenie, no i później zaczynamy badać jego potrzeby. Potrzeby nie tylko właśnie związane z funkcjonalnościami stworzeniem właśnie tej technologii, czy też biznesowe i na ile on zna się na tym biznesie i co potrafi zrobić. Ważną rzeczą jest też, czy ma zespół, i czy to są ludzie, na których może po prostu liczyć i że do, no, dowiozą ten produkt, tak, czyli stworzą jednak jakieś MVP na jakimś tam pułapie. Biorąc Pani długoletnie już doświadczenie z funkcjonowaniem inkubatorów i startupów, jaki jest taki, czy dałoby się określić taki okres przeżywalności? Czy, czy, czy każda, każdy pomysł może być sukcesem? Czy każdy pomysł jest sukcesem, a jeżeli nie, no to jakby co, która idea ma prawo z, jakby przejść przez te wszystkie etapy, żeby zaistnieć jako mhm. firma? To jest na tej zasadzie, że nie każdy pomysł i nie każda innowacja, innowacja przyjmie rynek. Co to oznacza? Że może być innowacja, ale nie będzie potrzeby, żeby ją wprowadzić na rynek, czy, ale z drugiej strony. Nawet jeżeli jest coś innowacyjnego na skalę światową, czyli taka perełka albo truskawka na torcie, jak my to nazywamy, to czasami jest tak, że trzeba taką możliwość u klienta stworzyć, czyli stwarzamy pewną możliwość, pewną potrzebę, wartość dla klienta i wtedy ten produkt zadziała. To jest tak jakby jedna rzecz. Druga rzecz czyli czasami... takie trochę odwrócenie, bo odwrócenie. najpierw mamy produkt, a potem tworzymy potrzebę. Tak, tak, bo zawsze mówimy, że trzeba odpowiadać na potrzeby właśnie. klientów. To jest wiedza ogólna, mędrcy piszą na ten temat różne artykuły, książki i tak dalej. W każdym od marketingu Tak, tak mhm. natomiast największym takim coś, co można zrobić, to właśnie odwrócić to, czyli stworzyć pewną potrzebę. To jest raz. Drugi, na, czasami jest tak, że jest bardzo innowacyjny prom, pomysł, ale nie ma timingu, czyli nie jest to ten czas i nie, nie jest to miejsce. Takim przykładem na przykład takiego braku timingu jest, e, nie wiem czy tak mogę mówić e, z nazwy startupowców. Mam nadzieję, że Michał się nie, po, nie obrazi. E, to jest iWisher. Takie iWisher spełniamy życzenia, tak, z takim serduszkiem. Bardzo, no, Powinno to chwycić, tak? Rynek powinien to kupić. Była to aplikacja, gdzie wszyscy ludzie mogą się e, składać na jakieś prezenty. Natomiast e, wtedy, kiedy oni startowali, nie było takiej potrzeby. Rynek nasz jest jednak specyficzny. Nie mamy takiej, że na przykład na wesele składają się wszyscy, tak? Cała rodzina, może rodzina jeszcze tak, ale wszyscy goście się składają. I kupujemy, nie wiem, jakąś wycieczkę dla pary młodej. tak? Nie, ma, nie było czegoś takiego. To dopiero teraz zaczyna kiełkować i dopiero zmieniamy nasze podejście. My, jako Polacy, tak? Tak naprawdę Ajuszel er powinien wyskoczyć od razu na, do góry, czyli na świat, no, do tak, stanu. Bo to w pewien sposób ułatwia i pozbywamy się problemu, co mamy kupić, zrobić, tak? Bo... Tak, ale nie jesteśmy my do tego jeszcze wtedy gotowi. Teraz coraz więcej korzystamy z aplikacji. Młodzi ludzie to już wiedzą, o co chodzi. My, czyli ja, taka kategoria już trochę taka e, starsza, to też się musiałam tego nauczyć, tak, że, że mamy tyle, w, że teraz, komórka, prawda, no to jest moja sfera i osobista, i zawodowa, i tak naprawdę to jest mój laptop. Wszystko się mieści teraz w komórkach aplikacji, mogę za to płacić. Także zaczynamy do tego kiełkować i już powstają, teraz już na świecie są takie, na świecie, w Polsce są aplikacje, które iWisher już by był w Jutprym. Natomiast no nie, wtedy rynek tego nie wchłonął i, i musieli zrezygnować. Mhm. Czyli mamy pomysł, mamy czas, co jeszcze trzeba uwzględnić? Um, tak naprawdę to zespół, czyli ludzie. I tak naprawdę można to powiedzieć, że jako pierwszy czynnik. Z tego względu, że to też napisano wiele książek, artykułów. Niestety ten czynnik ludzki jest tym, który zawsze tam gdzieś jest wąskie gardło. I Startupowiec to musi być też taka osoba, która prze do przodu, motywuje ludzi swoich, ale też jest na tyle uparta, na tyle bezpośrednia, taka trochę krnobna e, i idzie po prostu do przodu. Potrafi się też uczyć, bo na przykład przychodząc do Samsung Inkubator musi się tego nauczyć. Musi się e, uczyć od ludzi, którzy no, chcą i pracują na jego dobre, Nie. na dobro. Natomiast no, musi być takim konkretnym osobą, która za sobą pociągnie cały zespół. Mhm. Yy, można to, co pani przed chwilą powiedziała, można to po, postawić jakby pod takie, yy, podciągnąć pod takie warunki brzegowe, tak? Co powinno być spełnione, żeby można było mówić o, o, o powodzeniu. A co najczęściej przeszkadza? Biorąc pod uwagę pani doświadczenie, to z yy, iloma startupowcami miała pani do czynienia, miała pani kontakt. Co najczęściej przeszkadza w rozpoczęciu właśnie tej działalności? Zespół. Czyli znowu wszystko, do ludzi. wszystko można zrobić. Można zrobić aplikacje, urządzenie, maszynę, można zdobyć wiedzę, um, można stworzyć kampanię, zdobyć wiedzę, jak. Z, z... Zrobić kampanię sprzedażową, jak wprowadzić ten produkt na rynek. Wszystko da się zrobić. Natomiast e, człowieka, szczególnie tego, który przyszedł z pomysłem, czyli tego pomysłodawcy, tego lidera, to jest jego pomysł, no nie da, nie da się czasami ukształtować. Mhm. Czasami po prostu trzeba odpuścić, albo też musi e, trochę minąć czasu, żeby on dojrzał do pewnych rzeczy, bo Pracując jeszcze wcześniej w funduszu takim inwestycyjnym, to chyba była taka najlepsza właśnie metoda, że czasami niektórzy ludzie dorastali i wracali, czyli pewnych rzeczy się nauczyli, nie, nie potrafili przyswoić sobie wiedzy na ten moment, bo my źle mówiliśmy, źle robiliśmy dla nich. Natomiast oni przychodzili później jeszcze raz, czyli, czyli z jednej strony na tyle ich zmotywowaliśmy, że mówimy, nie bójcie się, możecie przyjść do nas jeszcze, tak, ale na dzień dzisiejszy już dziękujemy, bo nic więcej nie, nie damy rady. A z drugiej strony no jednak przyszli. Mhm. Ale z jednej strony jest to kwestia wiedzy, nabycia pewnej Pokory, prawda, bo, bo czas im dał ten, ten moment taki do, do mhm. przemyślenia, ale jeszcze chciałam zapytać o pewnego rodzaju kompetencje. Czy chodzi tutaj, nie wiem, o komunikację, o umiejętność negocjowania, i jakie to są cechy, które czasami czy te kompetencje, których może brakować na początku, a które. Są niezbędne do tego, żeby można było z tym korzystać. No to mówi się, że my Polacy potrafimy, prawda, o każdej śrubce z, powiedzieć, złożyć daną maszynę i jeszcze raz ją przetworzyć i jeszcze raz złożyć i tak dalej. Czyli jesteśmy specjalistami w danej technologii. Natomiast brakuje nam właśnie takich biznesowych. Czyli komunikacja leży. Ma być tak, jak dany pomysłodawca powiedział, tak nie jest. Czyli jesteśmy nieelastyczni. Nie, tak, nie jesteśmy aktywni i nieelastyczni, jeżeli chodzi o zmianę. To nie będzie tak, że będzie, stworzymy model biznesowy i on będzie zawsze. Nie, to nie jest tak. Po pół roku ten model biznesowy będzie już po prostu od czapy. Trzeba to cały czas zmieniać. E Czasami się też um, coś takiego zdarza, że się nie uczą, że na przykład pozyskają jakiegoś klienta, mają jednego, drugiego i nie uczą się od tych klientów. Także um, to też jest ważne, bo na przykład klient im mówi, że no dobra, macie taką funkcjonalność, ale potrzebuje to i to. I tak naprawdę mają już gotowego klienta, który czeka na dwie dodatkowe funkcjonalności, a na przykład w IT dwie dodatkowe funkcjonalności to jest nawet nie miesiąc czasu na wprowadzenie. Mhm. No, Widzę, że mogłobyśmy rozmawiać bardzo długo, ale nam się tutaj czas skończył, więc chciałabym zakończyć, jakby podsumowując tą naszą rozmowę, bądźmy bardziej elastyczni i słuchajmy, co inni do nas mówią. Bądźmy bardziej otwarci. Tak, tak mi się wydaje, że. Pierwszy raz, którzy przychodzą do mnie, ludzie to są tacy zestresowani, tak jak ja przy, przyszłam na nagranie, tak? Jednak mamy takie pewne opory, które musimy sobie jakoś dawać radę. Rozmawiając o naszym pomyśle, to może ja nie jestem inwestorem, ale przychodząc do naszego inkubatora, trzeba umieć sprzedać ten pomysł, czy jednak trzeba się trochę przygotować. Ja czasami daję naszym tutaj startupowcom takie, takie rzeczy jak tabliczka mnożenia, bo uważam, że ludzie nie znają tabliczki mnożenia. Ich to strasznie deprymuje i nie wiem dlaczego, ale też to jest takie przekorne z mojej strony, ale też prowadzi do tego, że oni czasami wybrną z tej sytuacji. Także nie wiem, ile jest 8 razy 3, ale powiem to tak, że zaawoluję i zaczynamy się śmiać. Więc to też jest, jak sobie dane startup radzi, a później sobie poradzi w trudnej sytuacji. Mhm. Czyli bądźmy otwarci na nowe doświadczenia. Bardzo Bądź dziękuję za <laughs> Dziękuję.